Ukraina broni się już 186 dni. Zacięte walki toczą się głównie na wschodniej i południowej części kraju. Jeśli Rosja przestanie walczyć, nie będzie więcej wojny na Ukrainie. Ale jeśli Ukraina przestanie walczyć, nie będzie więcej Ukrainy, powiedziała podczas spotkania w ekumenicznej wspólnocie TZ we wschodniej Francji przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. So standing up for peace today means standing with the people of Ukraine. Tak więc walka o pokój dzisiaj oznacza stanie po stronie narodu ukraińskiego. Ukraińcy walczą o demokrację dla siebie, o samostanowienie, o poszanowanie godności ludzkiej. Ukraińcy walczą o przetrwanie, ale także o nasze europejskie wartości. Jestem przekonana, cytując brata Alojza, przeora wspólnoty TZ, że na Ukrainie zło nie będzie miało ostatniego słowa. Naród ukraiński każdego dnia dzielnie walczy o swą niepodległość, ponosząc straty, ale i odnosząc sukcesy w walce. W okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy płoną zakłady przemysłowe, w których mieścił się sztab rosyjskich wojsk. W obiekt trafiło kilka pocisków, podała agencja Interfax Ukraina, powołując się na świadków. Informacje o ataku dokonanym przez siły ukraińskie potwierdził wiceszef Rady Obwodu Chersońskiego. Nasi zaatakowali sztab rozmieszczony przez orków w zakładach Sokił. Kolejny cios Rosjanom Ukraińcy zadali między innymi w okupowanym Melitopolu, gdzie zniszczono jedną z największych rosyjskich baz wojskowych. Ukraińcy systematycznie doskonalą swoje umiejętności bojowe. To samobieżny system artyleryjski niemiecki Panzerhaubitz. Obecnie używamy go w naszej bitwie. Odbyliśmy szkolenie za granicą. Tymczasem Kreml buduje napięcie wokół zaporowskiej elektrowni jądrowej. Winę za jej ostrzał przerzuca na Ukrainę. No mamy tutaj do czynienia z pewną groźbą prowokacji rosyjskiej po to, żeby wywołać szok na Zachodzie, po to, żeby skłonić państwa zachodnie, a szczególnie europejskie, do wywarcia presji na Kijów, aby ten usiadł do stołu rokowań i zaakceptował sytuację status quo, czyli kontrolowania przez Rosję znaczących obszarów terenów ukraińskich, które Rosja dzisiaj okupuje. Zauważa ekspert do spraw wschodnich Marek Budzisz i dodaje, że możemy mieć do czynienia z eskalowaniem tej sytuacji.